7 czerwca w Opolu odbył się półfinał drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów. Walkę o awans do finału na torze przy ulicy Wschodniej stoczyły reprezentacje Polski, Danii i Słowenii, a stawkę uzupełniła reprezentacja Czech. Polacy wystąpili w Opolu w składzie: Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Tobiasz Musielak, Kacper Gomulski i Adam Strzelec. Pierwszy bieg zakończył się zwycięstwem Duńczyka Mikkela Michelsena. 2 punkty zdobył Eduard Kretschmar, który w sezonie 2012 reprezentuje barwy kolejarza Opole. Dopiero na trzeciej pozycji na mecie zameldował się Piotr Pawlicki. Reprezentacja Polski od samego początku musiała zatem gonić wynik. W trzecim wyścigu pierwsze z 4 indywidualnych zwycięstw w turnieju odniósł Tobiasz Musielak. Zawodnik Unii Leszno był najjaśniejszym punktem polskiego zespołu. Tutaj tor w Opolu jest taki bardzo podobny do duńskich torów i na pewno tutaj Duńczycy cieszyli się, przyjeżdżając na ten stadion i kiedy zobaczyli ten tor, więc naprawdę było ciężko. Fajnie, że udało się awansować w finale, powalczymy oczywiście o zwycięstwo. Mimo iż na torze rywalizowali juniorzy, w zawodach nie brakowało emocji. W biegu szóstym świetną walkę na dystansie stoczyli Rasmus Jensen i Tobiasz Musielak. W biegu siódmym menedżer duńskiej drużyny po raz pierwszy skorzystał z rezerwowego, Mikkela Beha Jensena. Zawodnik, który ma ze sobą start w Grand Prix, zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Zawody w Opolu kompletnie nie udały się Piotrowi Pawlickiemu. Indywidualny mistrz Europy Juniorów prezentował się bezbarwnie. Co więcej, w biegu ósmym zaliczył upadek w drugim wirażu. W tle rywalizacji Polaków i Duńczyków dobrze prezentował się Kretschmar, który potrafił urywać punkty obu walczącym o awans reprezentacją. W biegu 12 Czesi desygnowali do startu rezerwowego Andreja Smetany. Czech nie wytrzymał jednak presji i zerwał taśmę na starcie. Sporo emocji przyniósł bieg 13, a konkretnie pojedynek Kacpra Gomulskiego z Mikkelem Behem Jensenem. Młodzi żużlowcy dali prawdziwy pokaz umiejętności, za co zebrali zasłużoną porcję braw. Myślę, że jazda ogólnie nie była najgorsza, chociaż zrobiłem 2 błędy. W jednym biegu wyjechałem troszkę za wąsko i rywal z Duńczyk dokładnie minął mnie po zewnętrznej. Później błąd w odwrotną stronę, ja pojechałem trochę szerzej. Minął mnie po krawężniku, więc dzisiaj byli naprawdę bardzo szybcy i każdy nasz błąd wykorzystywali i dlatego wygrali. Tor zawsze w Opolu, odkąd pamiętam, jest fajnie zrobiony, jest zawsze do walki. Myślę, że jeden z najlepszych torów do walki w Polsce. Komplet punktów z Opola wywiózłby z pewnością Mikkel Michelsen, który nie ukrywał, że opolski tor bardzo mu odpowiada. Niestety. W 14 biegu pewne zwycięstwo odebrał 17-latkowi defekt motocykla. Yeah, I'm very satisfied. The whole team scored the points all night and I had a good meeting myself. A bit of bad luck in my fourth heat, but yeah, that was happened, so yeah, I'm very satisfied. We managed to beat Poland and that was the main thing. We came here with the hopes and we were thinking we could beat Poland here because the track is very likely some of the tracks we have in Denmark, so I thought we had a bit of an advantage here, so I was happy to come here to Opole. Rzadko do walki o czołowe lokaty włączali się reprezentanci egzotycznej żużlowo-Słowenii. Z niezłej strony zaprezentował się jedynie Matic Iwacic, który w kilku biegach zasygnalizował, że jest nie mniej utalentowanym zawodnikiem od swoich kolegów z krajów, w których speedway stoi na wyższym poziomie. W 17 biegu na tor po raz pierwszy wyjechał rezerwowy polskiego zespołu Adam Strzelec. Junior Falubazu nie będzie miło wspominał tego startu. W drugim wirażu Strzelec zderzył się ze Słowańcem Jernejem Pecnikiem, po czym doszło do makabrycznego upadku obu żużlowców.
szczęście tym razem obyło się bez przykrych konsekwencji. No szczerze mówiąc nie wiem jak to wyglądało, miałem zamknięte oczy, ale na pewno gdzieś tam poszukam jakieś zdjęcia, jeśli będą, żeby zobaczyć. Nie udało się uzyskać pierwszego miejsca, ale drugie też pozwala na awans, także wszyscy jesteśmy zadowoleni. Kolejny, znacznie mniej groźny upadek miał miejsce w biegu 18. W powtórce tego biegu rewelacyjnie spisał się Bartosz Zmarznik, odrabiając 3 punkty do prowadzących Duńczyków. Praktycznie 2 biegi tylko wygrałem, 2 razy przejechałem drugi, no i raz jeszcze, nie, 4. No średnio pojechałem, no wiadomo, mogło być lepiej, mogło być gorzej. A drużyna, myślę, że Tobiasz i Kacper super pojechali, ja byłem tym trzecim, no nie wiem, no nie potrafię tego ocenić. Będziemy się starać lepiej pojechać w finale. Żużlowcy z Danii zwycięstwo w Opolu przypieczętowali w biegu 20, wygranym przez Michelsena. Ostatecznie z awansu cieszyli się także drudzy w Opolu Polacy, którzy wygrali korespondencyjny pojedynek z drugą drużyną półfinału w Czerwonogrodzie, Ukrainą. Nie do końca zadowolony z postawy polskich reprezentantów był debiutujący w roli selekcjonera kadry Rafał Dobrucki. No były i pozytywy i negatywy, więc rachunek sumienia zrobimy później. Na pewno cieszymy się z tego, że jest awans, jakby zdecydowany i spokojny. Natomiast no, przegrywać u siebie to nie jest przyjemność i należało te zawody wygrać. To się jednak nie udało, mieliśmy słaby początek i to, że zaczęliśmy nadrabiać jakoś na końcu, to jest mimo wszystko marne pocieszenie. Aczkolwiek zawsze jakieś wnioski na przyszłość mamy. Kolejne zawody w Opolu już w niedzielę. Kolejarz Opole w pojedynku o ligowe punkty podejmie Speedway Wandę Kraków. Początek zawodów o godzinie 15:00.